syndrom owcy to jest to, co prowadzi nas do wypalenia, zniechęcenia, frustracji i powtórki starych błędów. Dlaczego? Gdy otwierają się nowe drzwi do tego, co nowe i piękne, to jesteśmy, jeżeli działamy według tych programów zapisanych w naszej podświadomości, jesteśmy dokładnie tak jak to stado owiec. Biegniemy do przodu. I dopiero gdy pojawi się jakaś bariera, jakieś niebezpieczeństwo, jakieś trudności, zatrzymujemy się. Ale już jest za późno, bo albo już stoimy przed murem, albo już żeśmy się wypalili, albo już jakieś inne czynniki mają na nas wpływ i jesteśmy w powtórce z przeszłości. Co mówi jednak siła wyższa? Gdy przechodzisz przez te drzwi, zatrzymaj się w tym momencie przejścia, zatrzymaj się w tym momencie, gdy przejdziesz przez te drzwi i najpierw obserwuj. Obserwuj, by mieć jasny obraz wszystkiego. Obserwuj siebie, jak się czujesz, co jest zgodne z tobą, co jest zgodne z twoim sercem, czego chcesz, a czego nie chcesz. I dopiero, gdy masz pełny obraz, rusz do przodu. Syndrom owcy? Zaczynamy nową pracę. Pojawia się nowa szansa. Nagle po utracie tej starej pracy pojawia się nowa propozycja, nowa umowa o pracę. I jesteśmy tacy pełni euforii. Ta nowa praca jest zgodna ze mną. To jest dokładnie to, czego pragnę. Ta umowa jest idealna, wszystko jest idealne. Nowe środowisko pracy, nowe zadania do wykonania. I ruszamy od razu z pełnym entuzjazmem. Już w pierwszym dniu naszej pracy dajemy z siebie wszystko. Czasami pracujemy dłużej. Dłużej niż nasz czas pracy. Nie robimy przerwy, tylko aktywnie, pełną fascynacją działamy. Cały czas działamy. Działamy i działamy i działamy i działamy. Jeżeli tak działamy, to bardzo szybko aktywują się stare wzory z tej starej pracy, której przecież już nie chcemy, która odeszła i z taką ulgą taki kamień spadł nam z serca, że nareszcie żeśmy się od tego uwolnili. Ale gdy tak biegniemy do przodu z tym syndromem owcy, bez zastanowienia, bez tego momentu zawieszenia broni, bez momentu obserwacji, to bardzo szybko działamy według starych wzorów, starych przekonań, starych sposobów, starych metod. I ta nowa, cudowna praca już po miesiącu okazuje się ciężka, niezgodna z nami, wyczerpująca. Ci koledzy, ci nowi współpracownicy wcale nie są tacy mili. Szef wcale nie jest taki wyrozumiały. I stajemy w tym samym miejscu, które opuściliśmy miesiąc wcześniej.